Kraków to nie tylko miasto wielkiej kultury, wielkiej tradycji, wspaniałych ludzi, ale to miasto, którego władze kilka lat temu podjęły skuteczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. My jako PGE Energia Ciepła z naszą elektrociepłownią Łęk, która od ponad prawie 50 lat towarzyszy Państwu w codziennym życiu, zapewnia Państwu bezpieczeństwo energetyczne w postaci energii elektrycznej i ciepła, jest także elementem tego całego systemu. My jesteśmy partnerem miasta od wielu, wielu lat. Wspólnie realizujemy szereg działań. Dzisiaj podpisaliśmy umowę zacieśniającą naszą współpracę, która ma na celu przede wszystkim działania na rzecz poprawy jakości powietrza. My jesteśmy przedsiębiorstwem, które spełnia najbardziej zaostrzone standardy środowiskowe, standardy emisyjne. W ramach tej umowy wspólnie z miastem, z przedsiębiorstwem miejskim współfinansujemy, współuczestniczymy w rozwoju sieci ciepła systemowego w celu właśnie likwidacji niskiej emisji, w celu likwidacji piecyków. Wyjściowym naszym warunkiem rozmów było przedstawienie przez PGE jakichś zmian w zakresie technologicznym i oni rzeczywiście mają dosyć interesujący program modernizacji ciepła przez siebie wytwarzanego. Myślę, że także w perspektywie jakieś odchodzenie od paliw stałych, w szczególności od węgla. Zgodnie z porozumieniem w ciągu 2 miesięcy ma być ustalony komitet sterujący i wyznaczyć ma zespoły, które na konkrety będą przerabiały te rozwiązania. Są ciągle obszary miasta, w której tej sieci nie ma, zapotrzebowanie wzrasta. Myślę też, że to zapotrzebowanie zresztą wzrasta wraz ze świadomością zagrożeń wynikających z ogrzewania innymi stałymi paliwami, więc to jest bardzo istotne, że mamy kogoś, kto będzie nasze wysiłki w tym zakresie wspierał. Także bardzo istotna rzecz to jest wspieranie sektora kultury i organizacji społecznych, organizacji trzeciego sektora. Obecnie mają duże problemy z finansowaniem swojej działalności, a musimy powiedzieć, że z tego punktu widzenia PGE Energia Cieplna jest bardzo sprawdzona, bo jest naprawdę ważnym udziałowcem w naszym programie Podziel się ciepłem. Ten program cieszy się ogromnym uznaniem i ogromną popularnością. Pozwala często całość kosztów związanych z ogrzewaniem takich miejsc jak ogrzewalnie, jadłodajnie, ale także centra aktywności seniorów. No i wreszcie bardzo ważna inicjatywa, której ciągle musimy pamiętać, są te wyspowe źródła ciepła, które pozwalają w małych miejscowościach kiedyś przyłączonych do Krakowa nie skazywać na ogrzewanie właśnie stałymi paliwami, tylko zapewnić im stałą dostawę ciepła środkami bardziej ekologicznymi. Naszym zamiarem jest uczynienia miasta coraz bardziej eko. To jest ogromny wysiłek, dlatego że on musi być wielopłaszczyznowy w różnych dziedzinach, ale to porozumienie jest jednym z takich działań.